cudownym, cudownym, kochającym człowiekiem, pomocnym, piękną duszą. Był człowiekiem sercem oddanym dla wszystkim. Kogo by nie spotkał, każdemu by pomógł. Bez względu na to, co i gdzie by się nie działo, zawsze był dla każdego pomocny. Gabriela znam 35 lat. Był naprawdę dobrym człowiekiem. Takiego go zapamiętam. To możliwe, był moim przyjacielem, który zawsze zostanie w moim sercu. Pani wierzy w to, że on się awanturował, że on był nieprzyjemny, że on gwiazdożył i dlatego chciał zostać... Nie wierzę w nic. Znam człowieka bardzo dobrze. Jak go powinniśmy zapamiętać? Jako bardzo dobrego człowieka, bo był bardzo dobry dla ludzi i miał bardzo dobre serce. Jaką osobą był Gabriel? Otwartą, po prostu szanującą wszystkich osoby dookoła. Jeszcze bym miała powiedzieć, nigdy nie był osobą agresywną. Był człowiekiem sercem oddanym dla wszystkim. Kogo by nie spotkał, każdemu by pomógł. Bez względu na to, co i gdzie by się nie działo, zawsze był dla każdego pomocny. Na pewno nie był osobą agresywną, tak jak to uznał Głogowski Szpital. 100% odradny dla każdego, nieważne, kogo jest znał czy nie, 100% odradny dla każdego. Żal to trochę za mało powiedziane, tak powiem. Jak powinniśmy go pamiętać? Takim, jakim był. Takim, jakim był po prostu. Czyli? Zwariowanym, szalonym, oddanym dla wszystkich, innym przede wszystkim. I tyle. Świat piękniejszy z takimi ludźmi? Tak, dokładnie. Był bardzo miły, cudowny człowiek. On prosił o pomoc. Nigdy by się źle nie zachował w stosunku do nikogo. Jest nam bardzo przykro, mi osobiście, koleżance, którą znam od 35 lat, Gabriela znam, że nikt mu nie pomógł. Nikt nawet z przechodni. Człowiek wołał o pomoc po prostu. W takiej sytuacji różnie się można zachowywać, ponieważ jest stres, są różne historie i psychologicznie powinno pogotowie podejść do sytuacji. Po prostu pomóc, po prostu pomóc. Ktoś pani zdaniem powinien ponieść konsekwencje? Oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Współczuję bardzo rodzinie i bliskim. To jest po prostu wielka tragedia i tragedia, że po prostu nasze państwo w ten sposób i służba zdrowia zachowuje. A jakim on był człowiekiem? Cudownym, cudownym, kochającym człowiekiem, pomocnym, piękną duszą, piękną duszą. 35 lat znajomości. Po prostu lubiłam królowe życia, lubiłam bardzo tego pana i przyjechałam aż z Niemiec. Po prostu chciałam go zawsze zobaczyć na żywo. No niestety nie udało mi się nigdy. Byłam dużo razy w Głogowie, ale nie szło. No ale teraz chciałam go pożegnać. Jakim on był człowiekiem? Bardzo takim, wydaje mi się, sympatycznym. Zawsze wesoły. Ja nie znam czegoś takiego. Pierwszy raz, jakie coś widziałam. To już żenada. Żenada po prostu, nie? Że tak potraktowali człowieka. Mógłby jeszcze żyć, taki młody był. Praktycznie w moim wieku, nie? Jest przykre, bardzo przykre. Służby powinny dobrze zbadać. Dokładnie, co się tak. Zdarzyło. Tak. Jestem tego samego zdania. Dobro, dużo dobra. Na pewno dużo dobra zrobił, na pewno mi się wydaje, bo. Był bardzo, bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem z tego, co go znam.
cudownym, cudownym, kochającym człowiekiem, pomocnym, piękną duszą. Bardzo takim, wydaje mi się, sympatycznym, zawsze wesoły. Był człowiekiem sercem oddanym dla wszystkim. Kogo by nie spotkał, każdemu by pomógł. Bez względu na to, co i gdzie by się nie działo, zawsze był dla każdego pomocny. Żenada po prostu, nie? Że tak potraktowali tak człowieka. Mógłby jeszcze żyć, taki młody był. Był naprawdę dobrym człowiekiem. Takiego go zapamiętam. To możliwe, był moim przyjacielem, który zawsze zostanie w moim sercu.